Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w środowy poranek i dzielę się fragmentami biblijnymi. Pierwszy będzie z księgi proroka Joela, drugi rozdział, 13 wiersz. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga. Drugi fragment natomiast pochodzi z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział, wierz 20. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Moi drodzy, ja bym się chciał przede wszystkim na tym rozdarciu skupić, na tych sercach, które mają być rozdarte zamiast szat. Rozdzieranie szat było zawsze takim przejawem w starożytności na Bliskim Wschodzie. Było przejawem żałoby, rozpaczy. Ta żałoba mogła być spowodowana śmiercią, mogła być spowodowana jakąś życiową katastrofą, mogła być spowodowana najrzadziej chyba żalem za swoje błędy i rozważeniem swojego postępowania, no i takim, można powiedzieć, taką formą okazania wyrzutów sumienia. To się akurat działo dość rzadko, dlatego prorok Joel woła: rozdzierajcie serca, a nie szaty. To rozdarcie szat, czyli podarcie wierzchniej odzieży na sobie i chodzenie w taki sposób, temu często towarzyszył lament, też nacieranie się bądź tarzanie się w popiele. Te zewnętrzne oznaki okazywały, że dany człowiek jest w żałobie, że przeżywa trudne doświadczenia i pokazuje to publicznie. Joel mówi natomiast, żeby serca były rozdarte. Oczywiście to jest pewna przenośnia i nie widać może zawsze na zewnątrz rozdartego serca, ale to wskazuje na to, że jeśli serce jest siedzibą uczuć, jeśli serce jest siedzibą miłości, ale jest też siedzibą pożądliwości, jest siedzibą grzechu, bo mówi się, że grzech jest też w sercu, to serce ma być rozdarte. W tym sercu ma być też jakaś forma żałoby. W tym sercu ma być rozpacz nad tym, co ono zdecydowało. Czyli generalnie sprowadza się to do wyrzutów sumienia, do takiej wewnętrznej, można byłoby tutaj powiedzieć, pokuty. A dlaczego pokuty? No bo z jednej strony jesteśmy między grzechem pierworodnym a zbawieniem. Grzechem, z którego nie potrafimy się wyzwolić, nie ma na to najmniejszej szansy, sami z siebie, z własnych sił, przez jakieś swoje dokonania czy inne kompetencje. A z drugiej strony mamy łaskę Chrystusa, która jest za darmo, która jest wielka, która wszystko przekracza i ona nas z tego grzechu podnosi, bo to jest Boże działanie i Boża miłość. To się dzieje przez osobę Jezusa Chrystusa na krzyżu, bardzo konkretnie. W związku z tym człowiek mieści się między dwoma biegunami, jest rozdarty. Jest rozdarty. I to rozdarcie między grzechem a między zbawieniem, między diabłem a między Bogiem, symbolizuje też to rozdarte serce, o którym mówi prorok Joel. I to jest właśnie ta nasza pokuta, to już właśnie przed momentem też powiedziałem. W pierwszej tezie Marcina Lutra słyszymy, że jeśli Pan nasz Jezus Chrystus mówi pokutujcie, to chce, żeby całe życie chrześcijanina było pokutą. Całe życie, czyli to jest stan, w którym mamy się znajdować, stan pokuty. Ten stan pokuty i to rozdarcie ma nam uświadamiać, że jesteśmy między grzechem a zbawieniem, że podlegamy grzechowi, ale wiemy, że Pan Bóg nas ratuje, jeśli tylko te grzechy wyznajemy szczerze i chcemy żyć według Bożych ustanowień, według Bożych słów. To jest napięcie. Rozdarte serce jest w napięciu, no bo jedna siła ciągnie z drugiej, a druga siła ciągnie z innej strony. To zawsze musi być napięcie i w takim napięciu człowiek w rzeczywistości doczesnej się znajduje. Ale w świadomości tego, o czym pisze Paweł, drogo jesteśmy kupieni. Drogo. My już wiemy, że mamy przed sobą perspektywę zbawienia i z tego napięcia, z tego rozdarcia wyjdziemy. Jeśli ufamy, to w tą dobrą, Bożą stronę. Dlatego mamy Boga wysławiać w naszym ciele. Dlatego w tym napięciu, o którym już tyle razy była mowa, mamy wyznawać Boga, cieszyć się, że jesteśmy Jego dziećmi, dziękować Mu za to, dawać się prowadzić. Niech to też będzie w nas i na nas widoczne przez to, jak traktujemy drugiego człowieka, przez to, jak się zachowujemy, że należymy do grona Bożych dzieci i że
Wszystko idzie ku radości razem z Panem Bogiem i tego poczucia, tego doświadczenia wyjścia z rozdarcia ku Bogu serdecznie wszystkim Wam i sobie życzę. Dobrego, błogosławionego dnia.